Dzień dobry Państwu, Krystyna Laska. Tutaj dziennik telewizyjny KCK. Trwa kętrzyńska majówka online. Chwała ludziom dobrej roboty. A dziś jedno z... Przepraszamy za usterki. Dziś jedno z najhuczniejszych świąt państwowych, pierwszomajowe Święto Pracy. Tradycyjnie rozpoczyna się pochód. Maszerują wszyscy obywatele. Robotnicy, artyści, sportowcy oraz rodziny z dziećmi. Rusza pochód pierwszomajowy. Na czele przywódcy partii i państwa. To już tradycyjny symbol wspólnego marszu. Dziś idą w pochodzie. Kilkadziesiąt lat temu szli na barykady, by walczyć o wolną Polskę. Oni jeszcze nie mają wspomnień, ale wiedzą już, że razem z dorosłymi uczestniczą w czymś ważnym i podniosłym. Warszawscy studenci, przedstawiciele największego w Polsce ośrodka akademickiego, zawsze z humorem i fantazją. Bądź słoneczny jak dzisiejszy majowy dzień. Z własną orkiestrą maszeruje się raźniej. Falujący łan zboża. Oby zapowiedź dobrych tegorocznych plonów. Z Huty Warszawa nie wszyscy w pochodzie. Ich koledzy czuwają przy piecach. Największa stołeczna fabryka. Niebawem opuści ją milionowy samochód. Razem z nami uchodźcy chilijscy. Zwyciężymy. Hasło nadziei. W kolumnie Mokotowa nasi czołowi filmowcy. Życzymy pomysłów na nowe dzieła, oby szczęście dopisały. Twarze dobrze znane, tym razem w cywilu i rodzinnie. Dowody uznania także poza sceną. Przez te 4 lata uczyniliśmy wiele dla dobra kraju i każdego z nas. Na 7 zjazd partia przyjdzie z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku i z programem dalszego rozkwitu Polski. Ważna chwila. Debiut w majowym pochodzie. Cóż z tego, że na razie nie na własnych nogach, ale za to własnoręcznie pozdrawia się trybunę. Wymiana kwiatów to już tradycja. Takie chwile zostają w pamięci.
30 lat żyjemy w pokoju. Zbieramy owoce zwycięstwa i naszej codziennej pracy. Mamy powody do satysfakcji i radości w tym majowym dniu. Po skończonych uroczystościach obywatele wyjeżdżają na łono natury. Pakują się do malucha i jadą na Mazury, nie w góry. Jeśli upał, to basen, a woda wcale nie brudna, dno widać. Dzień dobry Państwu w ten piękny majowy dzień. Niech żyje solidarność mas pracujących z całego świata. Dziś w programie Tele w czasy opowiemy Państwu o ulubionych formach wypoczynku obywateli Polski Ludowej po powrocie z pochodów pierwszomajowych. Polska Rzeczpospolita Ludowa dba o lud pracujący i ich dzieci. Dzięki znacznemu dofinansowaniu z Funduszu Świadczeń Socjalnych zakłady pracy organizują dla pracowników i ich rodzin w czasy, a dla najmłodszych obozy. Popularne kierunki to Sopot, Hel, Mielno, Zakopane. Popularnością cieszą się obozy organizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego. Poranny apel, śniadanie, obowiązkowa musztra i szereg ciekawych zadań do wykonania. Najciekawsze na koniec – gry i zabawy. Podchody, berek, kocuwy, kąpiele w zbiornikach wodnych. Dynamiczny rozwój motoryzacji w naszym kraju umożliwia Polakom podróże na własny rachunek. Wielu z nas pakuje się w swoje samochody i wyrusza na Mazury, pod namiot czy na kemping. Popularnymi kierunkami Krainy Tysiąca Jezior są Mikołajki, Augustów oraz Giżycko. Powstało tam wiele domków kempingowych czy pól biwakowych. Żeglarze korzystają z pogodnej aury, podziwiając na jachtach piękne mazurskie widoki, przemierzając kanały i jeziora. Ci, którzy wolą zostać na lądzie, rozbijają namioty, bawią się przy ogniskach czy zażywają kąpieli wodnych. A wieczorem wspólne śpiewanie i opowiadanie ciekawych historii przy ognisku. Zwiedzić można również siedzibę Adolfa Hitlera, Wilczy Szaniec niedaleko Kętrzyna, skąd dowodził podczas wojny. Odwiedziliśmy z naszą kamerą polskie rodziny, które opowiedzą nam o planowanym wypoczynku. Pani redaktor, mój mąż Stanisław z zawodu jest dyrektorem. W ten weekend wraz ze Stanisławem wybieramy się na Mazury, gdzie wraz z członkami Komitetu Centralnego będziemy żeglować po mazurskich jeziorach. A w wakacje Stanisław obiecał mi wylot samolotem na złote piaski Bułgarii. Prawda, Stasiu? Panie Kazimierzu, czy byliście na pochodzie pierwszomajowym? Kochana pani redaktor, tak, jak co roku jesteśmy. Jest fantastycznie. Nasza władza, kochana, ludowa, staje na wysokości zadania, z czego jesteśmy dozgonnie wdzięczni. A jakie plany na dalszą część dnia, panie Kazimierzu? Korzystając z okazji święta pracy, jaka się nadarzyła, dzisiaj z rodziną wyjeżdżamy na wczasy, na Mazury, na działkę, nad staw. Mamy namiot, konserwy, droga pani, zbieraliśmy pół roku, będziemy dobrze się bawili, odpoczywali. Proszę zobaczyć, szwagier ubił świniaka z okazji dnia pracy i kiełbasa jest po prostu dobra, mogę poczęstować. Tylko
żeby pani nie mówiła, że my kiełbasę mamy. Nikomu. Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach, w propieciach słodeszych, opalaty się. Władza ludowa nie zapomniała również o tych, którzy święto majowe postanowili spędzić w mieście. Parki, trawniki i festyny. Polacy całymi rodzinami korzystają z atrakcji przygotowanych przez władzę. Stoiska z kiełbaskami, oranżadą, lodami czekają na chętnych. Liczne koncerty i potańcówki wpływają pozytywnie na atmosferę w społeczeństwie. Obywatele wspólnie świętują jeden z najważniejszych dni w roku. Chętni odwiedzić mogą objazdowe zoo, podziwiając przeróżne egzotyczne okazy. Dzieci z pewnością ucieszy wizyta w wesołym miasteczku. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu Telew Czasów. Życzę Państwu udanego wypoczynku, bo obywatele Rzeczypospolitej Ludowej mają prawo do wypoczynku, a wydajność pracy, gospodarność i oszczędność to klucz do dobrobytu narodu. Urlopowicze gdzieś na wczasach mogą sobie ponarzekać na pogodę, ale my tu na miejscu nie mamy powodu, bo w mieście nawet gdy pada, można zrobić tyle różnych rzeczy. Na przykład spokojnie nabyć zapas żółtego sera, oddać bieliznę do prania, sprzedać walające się po domu butelki i wreszcie zrobić remont mieszkania, łącząc przyjemne z pożytecznym. Nie robimy tego na co dzień, więc taki urlop będzie czynnym wypoczynkiem. O Stanisław! Stasiu, ty powiedz mi, czy ty na wczasy jedziesz w tym roku, zaraz wakacje. Stanisław, to ty się zabezpiecz, ja ci mówię Stanisław. Porządne zamki w drzwiach to podstawa. Ja ci powiem taką historię w tamtym roku. Doktorowa z doktorem, tam na trzecim piętrze u mnie w bloku mieszkają, oni na dacze na Mazury wyjechali na tydzień. I ci powiem, Stasiu, po tygodniu wrócili i się zdziwili. Oj, się zdziwili! Ściany puste z domu zastali. I tak, ani nowiuszkiego telewizora, ani sprzętu, ani radia, ani fortepiana nie było. A z tym fortepianem to w sumie i dobrze, bo jak doktorowa grać zaczynała, to uszy więdły. Oj, panie, więdły uszy. Także, Stanisław, ja, Jadwiga, mówię ci. Ty szybko udaj się do sklepu i porządny zamek do drzwi kup, żebyś się nie zdziwił jak ta dyrektorowa z dyrektorem. Zawsze. Tych zamków jest według pani najlepszy. No myślę, że ten szyfrowy. Zamek taki oprócz zalet ma wiele wad. A to można zapomnieć szyfru, a to cena 4200 zł też jakby za wysoka. Są wprawdzie jeszcze droższe zamki elektroniczne. Ta przeszkoda nawet dla sprytnego złodzieja jest trudna do pokonania. Szczególnie wtedy, gdy zabraknie progu. Ludzie kombinują. Nie tylko jak zdobyć potrzebne produkty, ale i jak zrobić coś z niczego. Podpowiadamy, jak ukręcić kogel-mogel. Pełnej niespodzianek. Dzisiaj gościu u nas gospodyni Marysia, ja jestem gospodyni Bronia, a głównym bohaterem naszego odcinka są jajki. Marysia, powie, co u Marysi można robić z jajków? Dzień dobry. U nas jajców jak było za wiele, my robili sadzone na smalcu. No to dzisiaj my sadzonych robić nie będziemy. Będziemy robić jajków dzisiaj na słodko. Ja wyszukałam w najnowszym magazynie bardzo taki nowoczesny przepis. Marysia, widzi, się to nazywa? Kogiel-mogiel.
Tak, do koglu moglu potrzebne nam jest jajko i cukier. Marysia, pokażę jak to można rozbić. A ile jajko? Marysia, oddzielamy żółtko od białka. Żółtko do szklaneczki, białko w salaterce. Dobrze. Można się herbatki napić, Marysia chce? Zaraz się napije. I jajko. Gotowe. Tutaj na gazetę może Marysia położyć. Żeby muchów nie przyleciało. Żeby nie przyleciało. Skutstwo, nie? Muchy Marysia wie. I oddzielamy. Proszę bardzo. Do szklaneczki. I teraz Marysia, trzeba wsypać do szklaneczki 2 łyżki cukru. Cukru? Cukru. Taki stoi w przepisie. Raz i 2. Marysia poda cukiernicę. Chyba, że Marysia lubi bardzo słodkie, to można i ze 3 dodać. A to ja bardzo proszę. No proszę bardzo. A witamy. A Jadziach może chce dołączyć do nas? Dzień dobry. A mogłaby my dzisiaj najnowszy przepis wypróbujemy w naszej kuchni pełnej niespodzianek. Jadzia słyszała kogiel mogiel. Film widziała taki. A to my dzisiaj będziemy robić taką potrawę do jedzenia. Można swojemu dać, jak z popołudniówki wraca. Proszę bardzo. Jajko. Oddzielamy żółtko od białka. Żółtko do... Tak, do szklanki. Jadzia może się napić herbatki. Mamy jedną naczynię po braku. A to ja pierwszą może. Proszę. O. I? No to Jadzia źle zrobiwszy, Jadzia. Jadzia widzi. Gapa. Tutaj proszę. I teraz Jadzia sobie doda cukra. Cukra nie za dużo, bo też resztka mamy. Do kawy to się nie będzie. Nie będzie do kawy. I ja dzisiaj kawę już 2 razy pożyłam. To jeszcze wystarczy. I teraz, moje drogie gospodyni, stoi w przepisie, że trzeba 5 minut intensywnie mieszać, póki cukru nie będzie. To zaczynamy. I gato. I patrzcie, już się coś tam robi. Marysia, jak idzie? Ja bym kubki dodała. Nie rozpuszcza się. A Jadwiga? Idzie, idzie. Idzie, idzie. To dobrze, bo nowe. No i co narobiła? Teraz kartek nie ma, żeby kupić. Jadzia, a to nowa szklanka była. Nowiuśka. No nic, trudno. Nauka z tego taka, drogi gospodyni. Trzeba mieć wyczucie do szkła. Jadwiga nie miała. Ja krowy doję, ale mam wyczucie. Zobaczy. Ja mam wyczucie, Marysia. Długo jeszcze? Stoi w przepisie 5 minut. Jeszcze 2. Sprawdź, Marysia, jak to się ma. No ma się dobrze. Ma się. Jeszcze kolorów chwila. Nabrało. Nabrało. I z czym to się jada? Marysia, w przepisie stoi, że można jeszcze dodać kakao, jak kto ma, ale u nas nie ma. Kakao. Nie rzucili do sklepu ostatnio. Kakao, kakao. Wódki to ja mam, a kakao. Wódki też tutaj stoi, że można dać. No. Wtedy to się nazywa ajer koniak, Marysia. O, ajer koniak. 5 minut minęło. Sprawdzamy. To koleżanka daje kakao, a ja ajer koniak robię. Kakao nie ma, Marysia. Kakao nie ma? Chociaż może tutaj w płynku jeszcze trochę się ostało. A jest kakao.
Marysia ma, tam na stoliczku stoi jeszcze trochę spirytusu. Przy radiu. To ja sięgnę, pilnuję, żeby muchy nie leciały. Dobrze. Kakaowy, tak. Marysia, tylko nie wszystko. Daję po nosie. O, czuję. Ale oskoi się trochę i będzie. Będzie. Koleżanki przyjdą na dojenie, tylko Marysia może poczęstować. Dla dzieciom w kakao, tak. Dla nas... Dla koleżanków no. Ze spirytuskiem. Gotowe. Gotowe. Tak wygląda kogiel mogiel z kakao. A tak? Tak wygląda ze spirytusem. Wersja ze spirytusem nie dla dzieci. Dziękujemy za udział w kuchni pełnej niespodzianek. Dziękujemy. Gospodyni Marysia, gospodyni Bronia i gospodyni Jadwiga, co pobiła szklankę. Towarzyszu, nie martwcie się. Plan zrealizujemy w 300%. Będzie pan zadowolony. Drodzy teleodbiorcy, dzisiaj poruszę bardzo ważną kwestię, która dotyka nas często w domach. Dzisiaj kupiłem kasetę, moje ulubione przeboje w Peweksie i co się stało? Kaseta została wciągnięta przez sprzęt. Spójrzcie. Szkoda wyrzucać taką kasetę na śmietnik, ponieważ kosztują one bardzo dużo. Ja wydałem połowę wypłaty, więc co należy zrobić z taką kasetą, jak ją naprawić? Pokażę Państwu. Niezbędny w takim celu jest ołówek. Gdzieś on tutaj leży. Czekajcie. Gdzie ja miałem ten ołówek? Gdzie jest? A, widzę, jest. Tak się schował. Spryciarz. Otóż. Wkładamy ołówek tutaj w dziurkę kasety i przewijamy, wciągamy powolutku naszą tasiemkę. Tutaj sprawdzamy, aby się nic nie zagięło. I proszę spojrzeć, kaseta jak nowa. Dalej możemy się cieszyć naszymi ulubionymi przebojami. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą lekcję, dzisiejszy poradnik. Na następnej lekcji wytłumaczę Wam, w jaki sposób zrobić bardzo szybko karmnik dla ptaków. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Zebra, który w całości będzie poświęcony polskim serialom. Po II wojnie światowej cała kultura w Polsce została poddana komunistycznej ideologii. Do kinematografii, teatru, literatury, malarstwa, architektury i pozostałych dziedzin kultury wprowadzono doktrynę socrealizmu, który miał pokazać zapał Polaków w budowie nowego ustroju, wskazywać wroga klasowego, chwalić potęgę socjalistycznego państwa i jego gospodarki.
od Wilcz 1956 roku przyniosła liberalizację w dziedzinie kultury. Powstała tak zwana szkoła filmowa pokazująca w miejsce zbiorowości losy zwykłego człowieka uwikłanego w dramatyczne niekiedy wybory. Najbardziej znanym przykładem jest Popój i Diament Andrzeja Wajdy. Odwilż nie trwała długo. Kierowana przez Władysława Gomułkę Partia Komunistyczna na 13. Plenum KC PZPR w 1963 roku sformułowała wyraźne oczekiwania władzy w stosunku do politycznej użyteczności powstałych wówczas dzieł kultury. Lata 80. przyniosły niespotykany wcześniej rozwój kultury niezależnej. Rozwijała się twórczość amatorska, powstawały wiersze i piosenki. NSZZ Solidarność wspierali profesjonalni artyści. Niezwykłym hołdem dla związku stał się Człowiek z żelaza reżyserii Andrzeja Wajdy, który zdobył Złotą Palmę na festiwalu w Cannes. Wydarzeniem było przyznanie Czesławowi Miłoszowi, wydawanemu wówczas w Polsce tylko w drugim obiegu, Literackiej Nagrody Nobla. W czasach PRL-u powstało również wiele niezapomnianych seriali. Chciałbym przypomnieć Państwu kilka z nich. Ciężko byłoby ustalić, który z nich jest najlepszy, najbardziej popularny, dlatego zaprezentuję je chronologicznie. Zaczniemy od lat 60. Anula i Paweł, główni bohaterowie serialu, to para nastolatków, która bardzo chce wejść już do świata dorosłych. Niestety, nie bardzo mogą liczyć na pomoc swoich bliskich. Mimo że obie rodziny mieszkają w jednym bloku, to więcej ich dzieli niż łączy. Paweł i Anula szybko się zaprzyjaźniają, podobnie jak ich opiekunowie, połączeni rodzicielskimi problemami. Energetyczna młodzież przysparza dorosłym wielu kłopotów, z których jakimś cudem wszystkim udaje się wyjść obronną ręką. Co to za serial? Oczywiście. Wojna domowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Zbieram chleb suchy dla konia. Nie, u nas nigdy nic nie zostaje. Syn wszystko zjada. Paweł? No, ale jak matka przyjdzie, to będzie kiepsko. Zawsze jest kiepsko. Tak mi źle, tak mi szaro. Każdy dzień ciągnie się jak makaron. Znowu wiatr, znowu mgła, Boże, i opady. Ja bym chciał w ogóle raz nareszcie zobaczyć tego konia. Serial powstał w latach 1965-1966 i doczekał się dwóch serii, łącznie 15 odcinków. Przekomiczna Irena Kwiatkowska i niezapomniany Kazimierz Rudzik jako rodzice Pawła, Alina Janowska jako pełna werwy, atrakcyjna ciotka i Andrzej Szczepkowski, dystyngowany o wspaniałym poczuciu humoru wujek Anulki, wreszcie zabawny Jarema Stępowski, który zbierał suchy chleb dla konia, pozostali w pamięci widzów oglądających Wojnę domową. Jest kawa, tu mamy wrzątek. Uważaj, Paweł, uważaj, nie spal mi na węgiel tych grzan. Masz mąka i krucha się zrobiła. No gdzie jest kawa, pytałem się. Bo tam, gdzie napisane kawa, to mama trzyma mąkę. Zapomniałem tacie powiedzieć. Niech tata zobaczy w soli. Soli, jest sól, tak. Jest sól, herbata, zaraz, jeżeli soli, herbata, to w herbacie powinna... Sól, masz sól. Zaraz, jeszcze raz, jeżeli w kawie mąka, jeżeli... soli, herbata, w herbacie sól, to kawa powinna być wolna. Zgadza się, że ja od razu na to nie wpadłem. Janek, w tej roli Janusz Gajos, niepełnoletni chłopak, chce za wszelką cenę uciec od syberyjskiej codzienności i zaciąga się wraz z własnym psem Szarikiem do tworzonego przez Sowietów Ludowego Wojska Polskiego, a konkretnie do oddziału pancernego. Mówi wam to coś? Oczywiście, 4 pancerni i pies. Janek dostaje się do czołgu z numerem 102 i tam poznaje swoich nowych towarzyszy. Gustlika, którego gra Franciszek Pieczka, Grigoria, w tej roli Włodzimierz Press, i Olgierda, granego przez Romana Wilhelmi. Oprócz chęci wyzwolenia i powrotu do ojczyzny, Janek chce również odnaleźć własnego ojca, który zaginął po bitwie o Westerplatte. Podczas walk o Polskę chłopak poznaje prawdziwe życie wojenne, zawiera wiele przyjaźni oraz wpada w swoje pierwsze kłopoty sercowe. Deszcze niespokojne potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa. Przed nocą zdążymy,
tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Serial powstawał w latach 1966-1970. W tym czasie nagrano 21 odcinków. Historia załogi czołgu Rudy i psa Szarika biła rekordy popularności od momentu pojawienia się na dużych i małych ekranach. Na niemal każdym podwórku dzieci bawiły się w pancernych. Imię Szarik nadawano zarówno owczarkom niemieckim, jak i jamnikom, a dziewczynki nosiły warkocz a la Marusia. Nie sposób zliczyć, ile osób obejrzało serial w telewizji na kasetach wideo, ale tylko kinowa widownia szacowana była na blisko 7 milionów osób. Dowódca czołgu, porucznik Olgierd Jarosz, odznaczony Krzyżem Walecznych. Ku chwale ojczyzny, obywatelu, pułkowniku. Plutonowy Grigori Saakaszwili, odznaczony Krzyżem Walecznych. Ku chwale ojczyzny, obywatelu, pułkowniku. Kapral Gustaw Jeleń, odznaczony Krzyżem Walecznych. Ku chwale ojczyzny, obywatelu, pułkowniku. Kapral Jan Kos, odznaczony Krzyżem Walecznych. Ku chwale ojczyzny, obywatelu, pułkowniku. No, co to za porządki? Gdzie reszta załogi? Są wszyscy, obywatelu, pułkowniku. Widzę tylko czterech pancernych. Gdzie pies? Szarik. Inaczej nie potrafimy mu się odwdzięczyć. No, Sherry. Stawka większa niż życie to kolejny serial, który Państwu zaproponuję. Akcja serialu rozpoczyna się w 1941 roku. Młody Polak Stanisław Kolicki rozpoczyna współpracę z wywiadem radzieckim. Przedostaje się na stronę sojusznika i przekazuje informacje o koncentracji niemieckich wojsk wzdłuż granicy. W tym samym czasie wywiad radziecki aresztuje oficera niemieckiego Hansa Klossa, do którego Stanisław w tej roli, Stanisław Mikulski, jest bardzo podobny. Rosjanie postanawiają wykorzystać to podobieństwo do celów wywiadowczych. Kolicki, jako Hans Kloss, dokonuje brawurowej ucieczki na stronę niemiecką. Zajmuje miejsce swojego sobowtóra w strukturach wojskowego kontrwywiadu. Jako agent J-23 zaczyna tajną misję w niemieckiej armii. Po raz pierwszy. Polscy widzowie zobaczyli Hansa Klossa w teatrze telewizji. Od 1965 do 1967 roku zostało wyemitowanych 14 spektakli o agencie J-23. Spodobało się tak bardzo, że natychmiast zapadła decyzja o produkcji serialu telewizyjnego pod tytułem Stawka większa niż życie. Powstało 18 odcinków przygód Klossa. Niezapomnianą muzykę do serialu napisał jazzman Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Cieszę się, że odwiedziłeś starego przyjaciela. Mógłbyś mi ofiarować jakąś butelczynę z twoich zapasów? No, bardzo chętnie. Ale chyba nie po koniak przyszedłeś, co? Twoje zdrowie. Masz coś? A ty? No, może i mam. Interesuje cię sekretarka Raila? Drobna zdobycz. Ona nie jest zbyt ciekawa. A kto? Ten, dla kogo ona pracuje. Ten, kto przekazuje informacje od Raila dalej.
Powiedz, powiedz. Nie, Herman. Muszę coś zostawić dla siebie. I to tyle na dzisiaj. W kolejnym odcinku przeniesiemy się do kultowych lat 70. i przypomnę Państwu seriale z tamtego okresu. A tymczasem do widzenia. Teraz specjalnie dla Państwa moc życzeń w koncercie życzeń. 70. urodziny pani Jadwigi z Kętrzyna są okazją do przekazania życzeń długich lat życia w spokoju, zdrowiu i miłości najbliższych. Od męża 4 córek z mężami, syna z żoną 14 wnucząt i 4 prawnuków. Pan Ryszard w dniu swoich urodzin otrzymuje życzenia. Zdrowia, szczęścia i spędzenia długich, spokojnych lat w gronie bliskiej mu rodziny. Kochanemu mężowi i tatusiowi, panu Czesławowi, z okazji urodzin 100 lat w zdrowiu i szczęściu, spełnienia marzeń i wielu darów bożych życzy żona, 3 córki z mężami i 6 wnucząt. Życzenia imieninowe dla Państwa Anieli i Józefa. Doczekania wspólnych 100 lat w szczęściu i miłości oraz dla solenizanta gratulacje. Z okazji 60. urodzin przysyłają córka z mężem, synowie z żonami oraz wnuczęta. A teraz specjalnie dla Państwa na naszej scenie wyjątkowa gwiazda. Przed Państwem Krzysztof Krawczyk. Zapomnij ty czy ja, komu będzie kiedyś żal? Nie pytaj, przecież wiesz, bierz życie jakie jest. Już nie zmienisz teraz nic, nie przewidział tego nikt, że nasz niezwykły sen jak mgła rozpłynie się. Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz, nim skończy się ten bal. Nadziei iskra błyśnie w nas i zgaśnie w nas jak niepotrzebna łza. Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz, nim skończy się ten bal. Nadziei iskra błyśnie w nas i zgaśnie w nas jak niepotrzebna łza. Choć nam będzie siebie brak, choć poznany ciszy smak, nie cofnie czasu nikt, gdy w oczy zajrzysz mi. Podzielimy świat na pół, pokupimy resztki słów. I zanim minie dzień, zapomnieć zdążysz mnie. Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz, nim skończy się ten bal. Nadziei iskra błyśnie w nas i zgaśnie w nas jak niepotrzebna łza. Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz, nim skończy się ten bal. Nadziei iskra błyśnie w nas i zjaśnie w nas jak niepotrzebna łza. Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz,
nim skończy się ten bal. Nadziei iskra błyśnie w nas i zgaśnie w nas jak niepotrzebna łza. Zatańczysz jeszcze raz. I tym kończymy dzisiejszy program, życząc Państwu dobrej nocy. Za chwilę prognoza pogody. Dobranoc. Czas na pogodę. Krystynka, pogodynka, powie Państwu prawdę o całej tej atmosferze, która się dzieje na podwórku. Tak, tak. Trzeba wychodzić czasem też na powietrze, szanowni obywatele, a nie tylko przed telewizorem sobie tak siedzieć wygodnie na kanapie. Tak nie można za długo. Obywatele, w Kętrzynie wiosna, nie wiem czy wiecie, ale już wybuchnęła w kwietniu. Tak, tak. Na dzisiaj też w ogóle synoptycy zapowiadają, że będzie gorąco, czyli powyżej 20 stopni w samym Kętrzynie. No toż to lato powiecie, ale nie, nie, lata nie będzie jeszcze, bo ono nadejdzie, gdy w autobusach nie będzie można otworzyć tych samych okien, które nie dawały się zamknąć zimą. Tak mi tutaj Gienek powiedział i jak mówi Gienek, no to tak musi być. Generalnie obywatele, macie się uśmiechać, bo jak będziecie się uśmiechać, to tych słonek tutaj będzie znacznie więcej. A przecież o to chodzi, żeby być promiennym, zawsze przygotowanym na każdy dzień. No i to byłoby na tyle w pogodzie, bo Warszawa to dzisiaj o niej nie będzie. Będzie dobrze, ale w Kętrzynie. Do widzenia.